pewnością wielu z was nie dowierza, co się teraz stało. Tak, Farel dołączył do kwadratowej masakry. Dlatego z tego miejsca chciałem na samym początku bardzo serdecznie podziękować Mandziowi oraz SKKF-owi za to, że umożliwili mi grę na tym wspaniałym serwerze. Więc moi kochani, dzisiaj wspólnie zaczynamy przygodę w kwadratowej masakrze. Witam w pierwszym odcinku kwadratowej masakry, moi drodzy, zaczynamy przygodę. Dzisiaj będziemy szukali biomu, gdzie postawimy sobie naszą chatkę. Wizję mam taką, że nasz domek będzie wykuty w skalę, albo będzie stał na skalę i będziemy mieli widok na całą kwadratową masakrę. Mam nadzieję, że znajdziemy taki biom. Na początku się ze wszystkimi przywitajmy, Eluwina. I zobaczymy, kto nam odpisze. W ogóle sprawdźmy, kto jest online. Ojeju, ile osób jest online? Ja dziękuję. Jest Jacob, jest Kupsonik, jest Nexe, jest Nitashi. Nexe odpisał Elo Byku. Jacob, Eluwina, Byku razy dwa. No siemanko, ziomeczki. I ja na samym początku... Wow! Nie wiedziałem, że tam jest taka duża dziura. Udaję się w kierunku jakiegoś drzewa, żeby pozyskać pierwszą siekierkę, pierwszy kilof i pierwszą pochodnię. Mamy noc. Mam nadzieję, że... nic mi się tutaj złego nie stanie. Okej, okay. Zbudujmy sobie nasz pierwszy stół rzemieślniczy. Zróbmy sobie kijki. Pierwsza nasza łopata, mamy to. Pierwszy nasz mieczyk. No i zabrakło nam oczywiście siekierki. Ja to jestem jednak najlepszy w tego Minecrafta, ponieważ buduję na początku łopatę, a dopiero buduję siekierę, a muszę tutaj drzewa ścinać. Dobra, zetnijmy jakieś drzewko łopatą, niech będzie. Dobra, mamy pierwszą siekierkę. Teraz jeszcze kilof i elo. Dobra, moi drodzy, lecimy szukać jakiegoś ciekawego biomu. Oczywiście mówię, że te odcinki będą się pojawiały raz, dwa razy w tygodniu w kwadratowej masakrze. Mam nadzieję, że się cieszycie, że... wow, co to było? Mam nadzieję, że się cieszycie, że dołączyłem do tego serwera, że dostałem taką możliwość. No i oczywiście piszcie w komentarzu, co mam zrobić w następnym odcinku i będziemy to realizowali. Oczywiście również pojawią się też live'y z kwadratowej masakry. Jak widzimy, tutaj mamy jakąś latarnię morską. I z tego, co zaobserwowałem na mapie kwadratowej masakry, musimy się udać gdzieś w tym kierunku. Tam będzie mój wymarzony biom, ale żeby... au, 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 jakiś szkielet pierwszy, uciekamy, uciekamy od razu. Ale żeby tam się... o kurczę, kolejny. Dobra, mam nadzieję, że jakoś to przeżyję pierwszą noc, chociaż... o nie, creeper jeszcze, no nie wierzę, najgorzej. Najgorzej! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ej, ile tu jest żółwi, wspaniale, ale to nie są... nie wiem, czyje to są żółwie. No musimy się udać gdzieś w tamtym kierunku, moi drodzy. Dobra, zbudujmy sobie jakąś łódeczkę. Tylko jak się buduje łódkę? W ten sposób? Tak jest, w ten sposób! Ej, skąd ja to wiedziałem, że tak się łódkę buduje? Dobra, kozak. Teraz weźmy sobie, zniszczmy ten nasz stół ziemieślniczy. Niech idzie za nami. Stawiamy łódkę. I moi drodzy, płyniemy. A no właśnie, nie pokazałem wam, jakim skinem gram. Gramy rybą Fortnite'ową. Więc mam nadzieję, że będzie ta postać bardzo rozpoznawana na tym serwerze i każdy będzie wiedział, że to jest Farel. A my, moi drodzy, tak jak mówiłem, płyniemy. Ahoj, przygodo! I mam nadzieję, że odnajdę mój wymarzony biom. Okej, moi drodzy, czy to już tu? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Czy ja mogę tam przejść dalej? Czy jest jakaś bariera z tego, co widzę? Czekajcie, bo nie ogarniam kompletnie. Pierwszy raz gram na takim serwerze. Nie, nie możemy. Nie możemy. Tu jest maksymalna odległość, gdzie możemy się osiedlić. Dobra, myślę, że... tutaj ta górka byłaby całkiem spoko. Mamy nawet dużo miejsca tutaj. I ten domek, jakby był po środku, by było super. Chyba że jeszcze opłyniemy tą górkę i zobaczymy, co za tą górką się kryje. Wow, co tutaj się dzieje? Kogo to jest? Aby odkryć tajemnicę minus... a tutaj mamy jakiś questik do zrobienia. Okej, szkoda, że nie jestem w temacie, za późno zacząłem grać. Z tego, co się dowiedziałem, na mapie już prawie nie ma diaksów, więc będzie naprawdę mi mega ciężko tutaj cokolwiek zacząć, ale mam nadzieję, że niedługo ten biom zostanie powiększony, no i że będziemy mogli sobie dalej eksplorować i zdobywać kolejne przedmioty. Nie chcę wam nic mówić, ale chyba dla nas została... tylko i wyłącznie ta oto lokalizacja. Mało tego, co prawda, jest, ale zawsze jakiś domek można zbudować. Jest! Owieczka! Dobra! Dobra, gin, gin, gin. Pięknie. Nie będziemy musieli szukać później dłużej owcy. Żadnej innej. Okej. Okay. Mamy owieczkę. A masz, a masz, a masz. Dobra. Mamy wełnę. Mamy jakąś tam wełnę. Mamy jedzonko. Więc nie jest, moi drodzy, najgorzej. Aj, niestety przejść nie możemy nigdzie. Wow! Zaczyna grzmić, drodzy państwo, więc chyba trzeba będzie tutaj zaraz zbudować jakiś domek,
żeby przetrwać tą burzę. Dobra, zbudujmy sobie nasz pierwszy piecyk, który pozwoli nam na upieczenie czegoś, tak? Tak to się robiło, dobrze mówię, nie? Tak jest, smażymy sobie jedzonko. I właśnie się zastanawiam, moi drodzy, czy zabieramy tą góreczkę, czy po prostu udamy się troszeczkę w innym kierunku. Myślę, że tam możemy jeszcze zwiedzić, co się dzieje na kwadratowej masakrze. Czy jest jakiś ciekawy biom? Ciekawszy po prostu od tego. Za chwileczkę wszystkiego się dowiemy. Moi drodzy państwo, dopłynęliśmy do jakiejś wysepki z grzybkami, drzewami grzybowymi, czy jak to tam się nazywa, ale tu już chyba jest biom kolejny zajęty. Nie będzie gdzie się osiedlić, no chyba, że po prostu za chwilę wybuduję sobie na środku jakąś wysepkę i tam zamieszkam na początku. Farel będzie mieszkał na tratwie. Na to wygląda. O, patrzcie tutaj, jaka przekozacka chałupa. Komu to się chciało budować? Tu naprawdę ktoś dużo pracy wsadził. Wow, i alpaki ma! Czy to są lamy? O co tutaj chodzi? Sprawdźmy. Dzień dobry, dzień dobry. Co tu się dzieje? O kurcze, Bob. Tutaj jest Nexer ripowany. To jakiś, kurcze, seryjny morderca. Ja stąd zawijam, moi drodzy, bo tu nie ma żartów. Uciekamy, uciekamy. Moi drodzy, noc się skończyła, opłynąłem całą mapę w koło i nie znalazłem kawałka ziemi dla Farela. Zobaczcie, tu taki przekozacki kurczak jest zbudowany z wełny. I stwierdziłem, że wracamy niestety na początek. Tamta górka będzie na chwilę obecną najlepsza dla mnie, dlatego że będę chciał dalej kontynuować swoją początkową myśl, czyli wykuć dom w takiej kozackiej skale. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. O, tutaj nawet jest statek piratów. Nice. Plan jest taki, żeby tą ścianę na razie wyrównać ładnie, wodę zatamować, no i zaczniemy budować tutaj naszą chatkę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale wejdźmy sobie na początku na górę, bo ta woda nam strasznie przeszkadza i ją zatamujmy. Czekaj, czekaj, czekaj. Wow! Tutaj mamy jeszcze... Ktoś tutaj robił odwiert? Nie, myślałem, że już ktoś mój biom chciał tutaj zająć. Dobra. Gdzie jest ta woda? Bo się zagapiłem. Ona jest tutaj. No i mamy na szczęście po wodzie. Teraz możemy sobie idealnie tutaj naszą całą ścianę równać. Zaczynajmy. Weźmy sobie teraz na dół i zobaczmy, jak to wygląda z dołu. Czy ta wysokość będzie mi odpowiadała na moją chatkę? Czekajcie, bo chcę, żeby ten dom był tak idealnie wykuty w skale, wiecie? Tutaj gdzieś to wyrównuję. To będę musiał gdzieś dorównać sobie aż dotąd. Dobra, troszeczkę jeszcze mi zostało. Zabierajmy się za robotę. Tak to wygląda, już sobie tą skałę bardzo ładnie zjechałem, bardzo wolno idzie tym, kurcze, kilofem kamiennym, no ale trudno, musimy na razie się tutaj zabudować, żeby przetrwać noc. I moi kochani, zaraz tutaj, o ile zdobędziemy gdzieś żelazo, no to będziemy mogli sobie nalać wodę, wow, do basenu, który za chwileczkę zbuduję. Tutaj będzie taki, wiecie, basen z widokiem, no co prawda... Nie za super widok jest, ale tu sobie jeszcze tą później działeczkę zajmiemy. No i mam nadzieję, że wtedy wszystko ładnie, jak sobie tutaj urządzimy, będzie przekozacko. Najgorsze jest to, że skończyło mi się drzewo i muszę iść walczyć z tymi pająkami. No chodź tu, dwa są, kurczę, może dam radę, może nie, nie wiem. O kurczę, jeszcze zombiak. Dobra, jednak uciekajmy. Moja pierwsza bitka na tym serwerze i nie chciałbym jej przegrać. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Panowie, spokojnie. Dobra. Udało mi się uciec? Nie, ten pająk normalnie woduje. On chce przepłynąć do mnie. Chodź, 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 przyjacielu. To ja ci szybciutko pokażę. To i owo. Dobra. Dobra. Pierwszy pająk pokona na tym serwerze. Pięknie. Dobra, drugi też, elegancko. Mi się wydaje, że nikt się nie obrazi, jak tutaj skubnę troszeczkę drzewa, co? Co myślicie? Mi się wydaje, że się nikt nie obrazi. Dobra. Tutaj ukradniemy trochę. Kolega, oddam. Oddam sadzonkę od razu. To od razu jakieś lepsze drzewo. Od razu oddam sadzonkę, jak będę miał. Przyjdę i zasadzę. Nie martw się, sąsiad. Jakoś się dogadamy. Okej, dziękuję bardzo. Tu są te świnki. Ale świnek nie będziemy kradli, bądźmy już tacy podli. Sami sobie zdobędziemy pożywienie. A jak? A więc tak, moi drodzy, zaczynamy budowę. Nasza chatka będzie miała 20 na 20 szerokości na początku. No i moi drodzy państwo, finalnie mamy prawie już wszystko ładnie tutaj zaścielone. Ok,
Okej, okay, to nam się nie przyda. Tutaj jakiś błąd powstał, tutaj też jakiś błąd powstał. I patrzcie, tak będzie to wyglądało. Już wam pokazuję z dołu jeszcze raz. Woohoo! W idealnym rogu idealna chatka. Powiem wam, że naprawdę będzie to wyglądało super. Tutaj jeszcze może zrobimy jakiś szklany wodospad, albo w ogóle puścimy wodospad przez naszą chatkę. I to będzie taki, wiecie, pod wodospadem Villa Farella. Przekozacko, piszcie w komentarzu, jak chcielibyście nazwać mój domek. I teraz się tak zastanówmy, jak się kończy basen, to tutaj trzeba zacząć budować dach. Ile kratek do góry? 4 będzie git? 1, 2, 3, 4. Ta, 4. Dobra, 4 będzie gitara. Zaraz mi się skończy, kurczę, cobblestone, trzeba będzie nakopać. Okej, okay. Tutaj będzie daszek i tutaj będzie daszek. Zobaczcie, to już coraz bardziej nabiera kształtów. O! Oczywiście tą ścianę za chwileczkę zniszczymy. No i tutaj, moi drodzy, będzie przekozacka chata Farella. No, ja wam mówię, jeszcze jak nazbieram jakichś innych surowców, które będą o wiele, wiele lepiej wyglądały, no to wtedy wszystko się poprawi, wszystko się poprawi, ja wam mówię. Wow, wow, wow! Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu mnie szkielet bije u mnie w chacie? No, nie wierzę w to po prostu. Panie szkielecie, panie szkielecie, ja muszę pana tutaj chyba wyjaśnić, gdzie ty jesteś. No i co? Po co tu przylazłeś, kumpel? No i do widzenia. Nikt cię nie zapraszał, a ty się tu wpraszasz. Okej. Okay. Musimy jednak sobie tutaj podświetlić naszą chatkę. Jak widzicie, te moby mogą spaść mi z góry na głowę i dopiero by były jaja. I zobaczmy dalej, co tutaj się dzieje. Czy mamy jakieś drzewka? Są drzewka, więc sobie je zetniemy teraz. Aha, to są czyjeś drzewka, tak? Dobra. Troszeczkę ukradniemy, przyjacielu. Delikatnie ukradniemy te drzewko. Ja później oddam, później oddam, od razu obiecuję. Nie ma drzew na mapie, to co ja poradzę? Może sezonka spadnie, to od razu zasadzę mu, co? Będę w porządku, taki kumpel. Okej, okay. Tak to zrobimy. I dam mu dirtu, takiego pranka zrobimy, patrzcie. Pierwszy prank Farella. Normalnie prank, że boki zrywać. Gościu ma piaskowe drzewo. Dirtowe drzewo, zamiast normalnego. Jak myślicie? Moje zdanie chyba się nie skapnie, okej. Okay. Lecimy, wracamy budować naszą chatkę. I chyba, moi drodzy państwo, tutaj trzeba będzie powiększyć naszą farmę. Oczywiście ta farma jest prowizoryczna, rozumiecie? Więc tutaj proszę się za mocno nie podniecać tym, że ona tak sobie wygląda. Ale spokojnie, my to wszystko naprawimy w przyszłym odcinku, moi drodzy. Zrobimy automatyczną farmę. Zostawcie 10 tysięcy łapek, robimy automatyczną farmę. Wow! Kto tu przyszedł? Jasiu! Jasiu przyszedł! Siemanko, Jasiu! Eluwa! Zobaczcie, co on robi! Co chłop robi? Co chłop robi? Chleba mi rzucił! Wow! I kolejny oponent! Kto to przyszedł? Sysia! No nie wierzę! Jasiu z Sysią do mnie na chatę wpadli, ale jeszcze tu nie mam kafelków położonych! Nie ma wody w basenie! Co tu się dzieje? Dziękuję! Ojejku, dziękuję! Tutaj zapraszam na... Zapraszam na parapetuwę, jak dom będzie gotowy. Tutaj mamy basen, zobaczcie, tu będziemy skakali do basenu. Okej, okay, przyjdziemy. Dzięki, dzięki, jeszcze raz. Miłego. Zobaczcie, jakie diamentowe, przekozackie postacie. Kiedyś też taki będę jak Jasiu i Sysia. Naprawdę. Dobra, ale kontynuujmy naszą budowę. O, jest tabliczka. Okej, mamy 3 tabliczki. I tak o. Moi drodzy państwo, tutaj trzeba postawić sobie przed góreczką. Na dół zejdziemy, napiszemy, że to jest Villa Farella. O, właśnie nie wiem, w którym miejscu. Myślę, że tak na widoku, że to wszystko było. Więc zbudujmy, o, coś takiego. I tutaj postawmy tabliczkę i napiszemy Villa Villa Farella. Okej. O, tutaj też sobie postawmy. Wow, tylko że tutaj jest Łąka Farella. Łąka Farella. I uciekamy, bo mnie ten szkielet zabije. Matko, kochano.
Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybować kanału. Wbijajcie na live z kwadratowej masakry i zostawcie koniecznie pod tym filmem tak z 10 tysięcy łapek na zachętę. Będę naprawdę mega wdzięczny, a w następnym odcinku pokażę wam, jak moja chatka się zmieniła. Trzymajcie się, cześć!